Wirtualna karta, na której się ma 0 zł i się przelewa tylko jak coś płacisz. A, to faktycznie jest niegłupi pomysł. Tak, to jest prawda, te wszystkie serwisy subskrypcyjne bardzo są niewygodne do rezygnacji. Chyba też dobrym pomysłem jest używanie płatności Apple, bo one bardzo łatwo odpiąć po prostu kartę od takiego systemu i tyle. Bo jak musisz przechodzić przez cały system weryfikacji, odpinając karty bezpośrednio w samym serwisie, to jest to kłopotliwe. To jest tak pomyślany system, żeby ci było skrajnie niewygodnie tym operować. Dlatego tego typu usługi spinające kilka subskrypcji na raz są przydatne. I Revolut jest pod tym względem dobry, i Apple Pay jest dobry. Podejrzewam, że Google Pay też mógłby być spoko. Na PayPalu też, jak obsługujesz takie rzeczy. Tylko warto mieć jedną konkretną taką usługę łączącą te wszystkie, bo potem ja też muszę się teraz przemieszczać. Nie wiem, co płacę na PayPalu, co na Apple Pay. Ach, próbuję ogarnąć, co się dzieje z walutami. Euro i dolary spadają, rosną, potem znowu spadają. Nie jestem w stanie tego znaleźć w tym porządku żadnego. Oglądali Państwo trzeci sezon Umbrella Academy? Ja oglądam, ale trochę na raty. Nie mogę się... Jakoś tak mnie nudzi. Świetny przykład. Sandman fajnie pokazuje, jak bardzo naturalne mogą być te wszystkie kwestie związane z LGBT w serialu, jeżeli są od początku przemyślane jako takie i nie komplikuje się na siłę. Z Ellen Page jest taka sytuacja, że musieli wprowadzić do scenariusza zmiany, żeby jej nową płeć tam zdefiniować także w serialu i zrobili to nieźle, ale potem jest dużo takich właśnie akcji takich trochę na siłę, nie? Że tam jest wesele i gościu prosi ją jako tam na swojego bestmana i tak mówię, o kurde, to już trochę za daleko, nie? To już trochę się wymyka rozsądkowi i tak dużo jest takich. Jakby widać różnicę, kiedy dzieło powstaje od początku pomyślane jako inkluzywne, tak można mówić? A kiedy nagle ta inkluzywność się pojawia na skutek potrzeby konkretnej. Jestem otwarty na różne rzeczy, które się wydarzają w serialach, ale jestem też strasznie wyczulony na takie zmiany, które są robione trochę na siłę, wbrew rozsądkowi, tylko po to, żeby jakoś rozwiązać problem albo żeby coś nowego się pojawiło. Nie, to nie jest tak, że Netflix ma obsesję, Boże. Tak łatwo jest, ale to bzdurna historia. Można mieć takie wrażenie, ale ja cały czas powtarzam tą historię, że z jednej strony Netflix w tych serialach czasami się zdarzają właśnie takie sytuacje, o których opowiadam, ale z drugiej strony oni mają niesamowite stand-upy, które są skrajnie niepoprawne politycznie. To nie jest tak. To nie ma co na Netflixa. Tak jak mówiłem, Netflix nie produkuje treści, on zleca treści. Wolność artystyczna tam obowiązuje. Przynajmniej na razie. I ludzie robią takie seriale, jakie uważają za słuszne. No. Różnorodność potrafi być bardzo ciekawa i fajnie wzbogacić film czy serial, jeżeli jest częścią opowieści, a nie jeżeli jest częścią zmian, które mają adoptować opowieść do nowych warunków społecznych czy coś. Jest taka prawidłowość w ludzkim zachowaniu. Lubimy kopiować zachowania, to znaczy jeżeli my się czujemy w określony sposób, to chcemy, żeby ludzie z naszego otoczenia czuli się dokładnie tak samo. I na przykład jeżeli komuś zazdrościsz, to też zależy ci na tym, żeby ten ktoś też zazdrościł czegoś, nie? Albo jeżeli z jakiegoś powodu czujemy się niedobrze ze sobą, to chcemy też, żeby inni się czuli niedobrze ze sobą, bo łatwiej wtedy jest. No to też jest tak, że nie zwracałem wcześniej uwagi na takie zachowania. Wydawało mi się, że to jest zupełnie naturalne, bo powiedzieć, że za rok będę wyglądał lepiej niż teraz, to nie jest nic złego, nie? Właściwie takie pokrzepiające nawet, ale forma wypowiedzi się liczy. Gdzieś tam poczytałem, albo jakieś podcasty posłuchałem i się okazuje, że tego typu zachowania są... raczej uchodzą za toksyczne, tylko ciężko je wyłapać bardzo. Jak mnie najłatwiej rozbawić? Wszystko zależy od tego, jaki mam humor. Dzisiaj jestem jakiś zdołowany, bo taki jakiś dziwny mam. Albo źle spałem, albo coś. Nie mam zielonego pojęcia. Zawsze się zastanawiam, czy w takiej sytuacji powinienem streamować, bo to człowiek zaraża tym samopoczuciem. Jeżeli się gorzej trochę czuje, to państwo słuchając tego też mogą się trochę gorzej poczuć. Czy ja śpię z żoną, czy sam? O kurde, jakie pytanie. Śpię z żoną, ale nasza córka często w nocy do nas przychodzi i się robi za ciasno, ja się wyprowadzam. I idę tutaj na dół i powiem szczerze, tak między nami, że nawet wolę tutaj spać sam, bo po pierwsze więcej miejsca,
Po drugie, mogę sobie ustawić bardzo zimno, mogę sobie otworzyć okno albo klimatyzację, bo ja lubię zimno jak jest, a u mojej żony zawsze jest jakoś tak gorąco. Poza tym ona też grzeje dodatkowo, więc tak naprawdę korzystam z okazji i mogę sobie w bardziej specyficznych warunkach tutaj pospać. Zdarzyło ci się być u psychiatry kiedyś w ramach problemu sercowego? To jedyne co otrzymałeś, garść leków i rachunek. No, najpewniej te leki by pomogły. Zaskakujące jak wiele jest leków, które psycholog może przepisać, które poprawiają samopoczucie. Trochę to droga na skróty pewnie, ale chyba dosyć skuteczna, niestety. To jest tak jak bardzo dużo mówiłem, że słucham podcastów amerykańskich, przez amerykańskich stand-uperów prowadzonych, to każdy tam ma jakieś depresje, jakieś takie problemy, które lekami załatwia. I wszyscy wiedzą, że to jest taka, jakby robią sobie z tego żarty, ale w tym żarcie więcej jest takiego sensu, że zaskakujące jest to, jak bardzo pomaga. Ale o depresji mówi się coraz więcej. Efektem częstego rozmawiania o depresji jest to, że po pierwsze ludzie sobie radzą trochę lepiej z tym problemem, ale drugim efektem trochę niespodziewanym jest to, że coraz więcej osób ma depresję albo uważa, że ma depresję. To jest interesująca koncepcja. Można powiedzieć, że wmawianie sobie, że się ma depresję, jest na topie. Nie. To jest chyba tak, że depresja jest niewątpliwie sporym problemem, ale też sporym problemem jest to, że ludzie... Każdy ma jakieś problemy, nie? Czasami są to problemy niższego rzędu, czasami wyższego, ale jak już masz jakąś podkładkę, że możesz nazwać ten problem, to często sięgasz po tą, która jest już jakby trochę zaakceptowana społecznie. Więc nie każdy, kto się przyznaje do depresji, ma depresję, ale to także nie oznacza, że depresja nie jest istotna. To trochę też rozmywa problem depresji, no bo skoro każdy ma depresję, to nikt jej nie ma tak naprawdę. No. Nie sądzę, żebyśmy się znajdowali w takim momencie, że wstyd się przyznać do depresji. Myślę, że wręcz przeciwnie jest, że problem jest innego rodzaju. Że do depresji przyznają się ludzie, którzy jej nie mają. No ale. Z dwojga złego, chyba to jest ostatecznie lepsze rozwiązanie. Gdybyśmy mieli wybierać dwie wersje. Jedną taką, że nikt się nie przyznaje do depresji, bo wszyscy się wstydzą. A drugą, że zbyt dużo osób przyznaje się do depresji, to ta druga jest lepsza. A powiem wam, jak po raz kolejny powtarzam, wszystko co mówię, to raczej wynika z pewnych rzeczy zasłyszanych i zaczynanych. One nie muszą być jakieś super trafne, ale powstawaniu depresji sprzyja nie tylko sytuacja, w której żeśmy się znaleźli, która generuje depresję, ale jeżeli przejawiamy zachowania, które są charakterystyczne dla depresji, to nasz mózg odbiera to jak depresję autentyczną. Czyli jeżeli zaczynamy się zachowywać tak, jakbyśmy mieli depresję, to autentycznie możemy się znaleźć w stanie depresji. Dlatego tak często niebezpieczne są leki, które nas otępiają, bo to jest stan podobny do depresji i organizm to interpretuje w jakiś charakterystyczny sposób. Więc to jest taka choroba, która się może sama wygenerować z pewnych określonych zachowań. Tak, słyszałem. Więc jest duża szansa, że ludzie, którzy mówią, że mają depresję, nie mając jej, prędzej czy później doprowadzą się do takiego stanu. Takie odwrotne placebo, nie? Nie rozumiesz, dlaczego przyznanie się do depresji jest wstydliwe? Ale to zależy od tego, w jakich warunkach człowiek był wychowywany, wiesz? Ja byłem w takich, że nie ma szans, żebym się przyznał do depresji przed kimkolwiek, gdybym miał. Nie uważam, że mam. Mam czasami gorszy humor, ale nie przyznałbym się, bo w takim świecie zostałem wychowany, nie? Jeżeli nie potrafię sobie poradzić sam ze swoimi problemami, nieważne jak ciężkie one są, to znaczy, że nie jestem facetem do końca, nie? Że słaby jestem. Ale to nie znaczy, że ja tak myślę, jakby logika za tym nie stoi, tylko jakieś procesy wychowawcze. I tyle, to dlatego. To... Więc różni są ludzie w różnych warunkach wychowani, niektórzy podchodzą do tego w ten sposób. No to jest też pokoleniowa różnica. I teraz tak, jak opowiadam Państwu tę historię, to tak sobie uzmysłowiłem, że kurde, że powinienem się jednak... powinienem się jednak wziąć garść. Od razu się trochę ożywiłem, bo to działa w obie strony. Jeżeli dla odmiany zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli dobre samopoczucie, co pewnie na początku wymaga odrobiny wysiłku, to potem po jakimś czasie organizm zaczyna na to pozytywnie reagować. Więc czasami jak ktoś wam powie, weź się w garść, to nie jest taka zła rada. Fake it till you make it. No to działa w każdej dziedzinie życia najwyraźniej. Jaca, ześlepnąc od świateł, bardzo trafnie wypowiedział się na temat depresji. A jak się wypowiedział, bo ja nie pamiętam. Pewnie jak powiesz parę słów, to sobie przypomnę, ale... Podobno mózg tworzy tak samo choroby, jak i lekarstwa. No, pewnie coś w tym jest. No, możliwości regeneracyjne naszego organizmu są ogromne. Gdyby nie to, to placebo by nie działało, nie? Placebo jest zawsze... Jest dla mnie takim... Z taką mistyczną zagadką trochę, jakby...
Myślę, że nadal są takie teorie, że placebo nigdy nie działa, ale chyba są potwierdzone badania, że jednak działa. I pytanie dlaczego? No, placebo mnie zawsze zastanawia. Ilekroć czytam coś na ten temat albo słucham coś na ten temat, to się za głowę łapię, że jak to w ogóle jest możliwe. No, ale to też trzeba sobie jasno powiedzieć. W całej tej głupocie, która mi towarzyszy nieustannie, że jeżeli mamy do czynienia z pozytywnym efektem placebo, to musi być też ten negatywny. Że tak jak możemy się wyprowadzić z choroby, tak możemy się wprowadzić w chorobę. 14 razy pod rząd wygrałeś dwa razy w życiu w zakładach. Boże, nie opowiadaj takich historii, bo ktoś spróbuje i będzie miał... To zaczyna przypominać te takie streamy hazardowe, które są masakrą totalną. W ogóle, chyba ostatnio dużo jest rozmów na temat hazardu na Twitchu i pokazywaniu hazardu na Twitchu. I wydaje mi się, że to jest takie w najczystszej formie propagowanie hazardu wśród najmłodszych. Bo streamy nie mają żadnych ograniczeń wiekowych, każdy może wejść. I ja nie wiem, czy prędzej czy później Twitch nie zapłaci jakiejś kary i ci streamerzy nie zapłacą jakiejś kary. Bo to jest kwestia tylko interpretacji przepisów chyba. Nie losowanie skinów. Są autentyczne serwisy hazardowe, na których grają znani streamerzy. Jakieś slotsy czy coś, ja w to nie wnikam za bardzo, natomiast słucham dużo informacji na ten temat. I nie wydaje mi się, żeby to było legalne. W sensie, na zdrowy rozum to nie powinno być legalne. Wiadomo, to może jedyna rzecz, jaka broni tego, to, że dzieciak nie może się zarejestrować w takim serwisie, jeżeli nie ma 18 lat, ale... Ale 19-latek to też dzieciak, nie? Ciągle jednak. Chociaż jakby może to jest właśnie ten powód, dla którego prawo się nie interesuje tym zagadnieniem. Dla Twitcha streamy hazardowe, dla Twitcha to jest ruch na stronie i oni nie usuną tego, dopóki reklamodawcy się nie wycofają. Jeżeli reklamodawcy... Bo to jest kwestia tego kolejnego adpokalips. Jeżeli reklamodawcy nie powiedzą, że nie chcą być wyświetlani przy streamach hazardowych, to Twitch będzie to robił. To jest biznes, nie? To jest taki biznes bardzo... A nikt się nie martwi za bardzo użytkowników, że ktoś tam wpadnie w hazard. Zresztą tak się mówi, no okej, dałeś się wkręcić w hazard, twoja wina, widocznie głupi jesteś, nie? Ale mówiłem to wiele razy, ja mam takie poczucie, że jeżeli są ludzie w społeczeństwie, którzy ogarniają lepiej i tacy, którzy są podatni na nałogi i popełniają błędy, to ci, co ogarniają, powinni w jakiś sposób pomagać chociaż, albo próbować pomóc. Bo tak działa społeczeństwo, no. Nie każdy ma takie same szanse i nie każdy ma takie same możliwości. Co ludzie mówią o mnie na osiedlu, jak cię znają? Nie sądzę. To jest tak, między sąsiadami raczej się nie mówi o tym, gdzie pracują i co pracują. Mam sąsiada, pana Andrzeja, który jest emerytowanym mechanikiem. I to wiem, bo często dłubię coś w samochodach, przyjeżdżają do niego ludzie, jakieś takie robi. Na przykład ostatnio naprawiał malucha. Takiego trochę kolekcjonerskiego, no bo wiadomo. Bartsakarazu. Dziękuję, Bartsakarazu. Dziękuję za słowa. No więc pan Andrzej naprawia stare auta i jest takim mechanikiem, pomocnikiem. Zawsze pomoże, jest super sympatyczny, zawsze można na niego liczyć. Ostatnio brakowało mi pecha minus do basenu, to mi pożyczył. I zużyłem mu całe. A potem mu odkupiłem i ten... I odkupiłem mu całą nową paczkę. I taki jestem zadowolony, że wreszcie mogłem mu się przysłużyć do czegoś. Bo super sympatyczny jest sąsiad. Znam sąsiadów z prawej i z lewej strony, ale też poza panem Andrzejem to nie wiem, kto gdzie pracuje. Wiem, że mam jakąś panią, która jest nauczycielką albo wykładowcem gdzieś na uczelni po drugiej stronie ulicy, ale to tak nie wnikam. Ale bardzo sympatyczne jest osiedle i ludzie się znają. My jesteśmy tutaj ciągle nowi od 5 lat. Ale widać, że to są ludzie, którzy mieszkają ze sobą już tutaj 30, 40, 50 lat. Ciekawe miejsce, fajne, sympatyczne. Ale ostatnio mnie zatrzymał sąsiad i mówi: panie Remigiuszu, jak to się stało, że pan tak schudł pięknie? Te spacery, tak? A ja mówię: nie wiem, pan. Ogólnie, dużo dobrego w życiu. Więc taka atmosferka jest tutaj. No, psie pole jest pełne takie, ale to jest... To, gdzie ja mieszkam, to jest takie klasyczne przedmieście, które coraz bardziej zaczyna przypominać amerykańskie przedmieście, bo te domy są coraz ładniejsze i to takie jest. A przy okazji to miejsce jest... ono jest sympatyczne, tak jak powiedziałem, ale to może być mój osobisty tam... Mogę mieć takie zapotrzebowanie, żeby to miejsce było sympatyczne, bo jest moje, nie? Zaskakująco blisko do miasta, bo tuż przy naszym osiedlu, praktycznie może nie tak super blisko, ale w miarę łatwo się dojeżdża, jest wjazd na obwodnicę śródmiejską, czyli która prowadzi do miasta, i na obwodnicę autostradową, która prowadzi poza miasto.
Więc łatwo jest tu przyjechać, łatwo jest stąd wyjechać, łatwo jest dojechać do miasta. A mimo to jesteśmy poza tym głównym nurtem komunikacyjnym. Więc nie jest tak źle. Problemem jest tylko to, że coraz więcej osiedli tu powstaje. I często takich osiedli wielorodzinnych, czyli nie domki, ale takie małe bloki, eleganckie, ładne. Ale one powodują, że bardzo, bardzo przybywa kierowców tutaj, lokalnie. I zaczynają się korki robić. Bo logistyka jest kompletnie nieprzygotowana na to. Znaczy, te ulice nie są przygotowane na taki ruch. Bo są małe, drobne, wąskie ulice i... Nie jeżdżę do aquaparku. Za dużo ludzi. Muszę córkę zabierać na jakieś takie różne atrakcje sportowe. Aquapark mógłby być fajny. W ogóle fajnie mam, bo z dzieciakami jeżdżę praktycznie codziennie na jakieś albo trampoliny, albo w ścianki. Muszę jeszcze jakiś fajny basen znaleźć. Ale taki basen, żebym ja mógł popływać i mój syn, żeby mógł popływać i żeby nasza córka mogła się dobrze bawić i się nie utopić, nie? Czy nasza, moja. Bo ona jest, no 5 lat ma, nie umie pływać, nie? A odwagi ma tyle, że szok. Najgorsza mieszanka. Nie umie pływać i bardzo jest odważna. No już nie chcę, może faktycznie powinienem się zgłosić do sąsiada, żeby rzucił okiem na ten rower, ale to trochę tak wstyd. Olejem trzeba nasmarować. No olejem na pewno można by nasmarować łańcuchy, ale coś mi się w kole stało, jak miałem takie jak to się mówi po angielsku, near miss. Prawie się spotkałem z samochodem i musiałem tak gwałtownie hamować, że mi aż się rower wygiął. Ja nie mieszkam w Bliźniaku, ja mieszkam... Jak się nazywają taki... W szeregowym mieszkam. Także mam... Za jedną ścianą mam sąsiadów i za drugą ścianą mam sąsiadów. W ogóle mi to nie przeszkadza. Jedni i drudzy są bardzo sympatyczni, więc... Centrowanie koła. Ja nie mam problemów z tym, że to mogłoby kosztować dużo, bo zależy mi na tym, żeby ten rower zrobić, ale... ponoć te punkty... do przeglądu rowerów są strasznie obłożone i trzeba by 2 tygodnie czekać. A ja sam koła nie wycentruję, nie wiem jak... nie grzebałem w rowerach dawno. Ostatni raz jak grzebałem w rowerze, to nie miałem nawet przerzutek, tylko wolnobieżki. Tam taki rower to byłem w stanie rozłożyć, wyjąć łożysko, rozebrać łożysko, złożyć, nasmarować te kulki. Nie wiem teraz w ogóle jak te rowery działają. Się boję rozbierać. Ja dużo rzeczy robiłem w takich mechanicznych kiedyś. Mówiłem o tym, że swojego pierwszego Forda Escorta to ze szwagrem praktycznie żeśmy go rozebrali do zera i złożyli z powrotem. No oczywiście tam... ograniczając się do dużych części, nikt tam silnika nie rozkładał, nie? Ale cały wał korbowy, od kierownicy, wał kierowniczy, tak się mówi? Całą kierownicę od początku do końca i masę elementów, chłodnice, inne takie rzeczy, to byłem w stanie rozłożyć i złożyć, ale dzisiaj to się boję. No więc z rowerem, który ma tyle przerzutek, co uważam, że jest w ogóle absurdem, bo parę razy mówiłem o tym, że nawet jadąc po górkach, to używam maksymalnie 3 przerzutek, a mam 21, nie wiem po co. 21 to nie jest dużo przerzutek? Jak dla mnie 18 za dużo. Czy specjalnie wybrałem takie osiedle? No nie, no wybrałem takie osiedle, bo można było tanio dom kupić, który był... No to ja też miałem... Ja mam dużo szczęścia, jeżeli chodzi o nieruchomości. Bo za każdym razem kupuję jakąś nieruchomość w momencie, w którym są jakieś dołki i można kupić taniej. Takie miałem... To nie jest jakiś tam... Chociaż moja żona to sprawdza dokładnie. Moja żona jest zorientowana, może nawet lepiej niż ja wiem. Ale za każdym razem jak coś kupujemy, to bardzo są to korzystne transakcje. Dlaczego taki skomplikowany kupiłem? Taki był. Wtedy on podobał mi się z zewnątrz. Jest ładny rower. Tak zdecydowanie bardziej wolałbym jakiś taki z 3 przerzutkami. No ale no już kupiłem, to mam. Poza tym też byłem głupi i taki. Mówię, o 21 przerzutek to pewnie dobry rower. Czy coś ten deseń. Im więcej jeżdżę, tym bardziej się przekonuję, że to jest bzdura. Ale teraz większość rowerów ma właśnie... tych przerzutek tyle i to bez sensu zupełnie. Tak było. Skoro 21 przerzutek, to musi być dobry i szybki. I nowoczesny. Tak czy siak, zależy mi na rowerze, który jest prosty, ale dobrej jakości. We Wrocławiu w okolicach jest płasko, nie trzeba zbyt wielu przerzutek. No ja kiedyś w młodości, kiedy jeździłem najwięcej i w najbardziej dzikich miejscach, to jeździłem tylko na jednej przerzutce z wolnobieżką i byłem szczęśliwy. Wiadomo, ciężko było pod górkę, ale i tak było fajnie. Czy opłaca ci się kupować PS5 zamiast Series X? Grasz głównie w Call of Duty, a Microsoft wykupił Activision. Myślę, że za każdym razem jak ktoś pyta, jaką konsolę kupić, to polecam PlayStation 5. W sensie, moja sympatia raczej jest po stronie Microsoftu, zwłaszcza Game Passa, ale jeżeli chodzi o konsolę, to PS5... PS5 daje więcej. W sensie takim, że... masz gry... Na Windowsie zawsze sobie pograsz wszystkie gry z Game Passa,
A na PS5 dostajesz ekskluzywy, które są naprawdę warte uwagi, więc polecam raczej PS5. Czy na PS5 nie ma przypadkiem tylko jednego ekskluzywa? No teraz jest Horizon Forbidden West, Miles Morales jest ekskluzywny nadal i będzie. Do tego jest jeszcze God of War niedługo. Coś tam jest. No. Coś tam nadal jest ekskluzywne. No i pewnie się z czasem będzie... No rzecz w tym, że Xboxowe gry zawsze wychodzą na Windowsa teraz już praktycznie, więc martwić jeden Microsoft. Wydaje mi się, że Call of Duty nie będzie miało tej ekskluzywności. Chociaż podejrzewam, że Microsoft będzie coś próbował tam wykombinować. Microsoft to by bardzo chciał mieć Game Passa na PS5, do tego jestem pewny. I kręcą się wokół tego tematu. I bardzo często mówią o tym, że oni nie chcą, żeby ich content był ekskluzywny i każdy, właściciel każdej platformy może wprowadzić Game Passa u siebie. A jeżeli chodzi o PlayStation, to chyba im to nie leży do końca i... No jest to interesująca sytuacja. Ale nie sądzę, żeby Call of Duty zabrakło na PS5. PS5 z Game Passem by zabiło Xboxa? Jakim cudem? Game Pass to jest usługa Xboxa. Więc... To jest tak, że gdyby porównać, gdyby szukać jakiejś analogii między życiem a konsolami, to należałoby powiedzieć, że konsole są jak piekarnie. Xbox jest jak piekarnia i PlayStation 5 jest jak piekarnia. A właściciele Xboxa uznali, że lepiej sprzedawać same bułki, niż budować kolejne piekarnie. Im nie zależy już na tym, w którym miejscu kupisz ich bułki, ważne, żebyś kupował. Więc możesz ich bułki kupować nawet w piekarniach konkurencji. Zakładam, że taki jest ostatecznie pomysł. Gdyby już szukać na najbardziej trafnej analogii, to należałoby powiedzieć, że to nie do końca jest piekarnia i nie do końca są bułki, ale to jest abonament na bułki. Że ci dowożą te bułki do domu, jeżeli wykupujesz i płacisz regularnie abonament. No ale to już tak. To jest słuszna uwaga, ja też się z tym zgadzam. Jeżeli masz peceta, to PS5 jest najlepszym rozwiązaniem. Jeżeli nie masz peceta, to Xbox jest lepszym rozwiązaniem. No tak. Ale teraz ten abonament PlayStation, którego nie do końca ogarniam, ja sam mam premium i płacę za niego, no to jest jakaś odpowiedź na Xboxa. Słabsza odpowiedź, ale no... Zobaczymy, czas pokaże. Jaki abonament mam w PS Plus? Wydaje mi się, że mam jakiś taki... Nie pamiętam, to jest jakiś premium, ale... To jest ten abonament, który pozwolił na wzięcie w gratisie Straya. Przy państwu się zapisuję, na wizytę u fizjoterapeuty. I muszę ogarnąć to, bo to przegięcie jest... Żebym ja, kurde, nie mógł się z kucnięcia podnieść. Powód, dla którego przestałem robić brzuszki i pompki, to głównie jest taki, że mi się nie chce męczyć ze wstawaniem z podłogi. A to nie może być tak, bo ja zawsze lubiłem pompki i brzuszki, a... Więc zrobiłem to. W państwa towarzystwie są dowody. Nie ma ratunku. Od ściany robić pompki? Ja też za mocny jestem już, żeby od ściany robić. To nie sprawiało mi takiego... Ja dosyć dobrze robię pompki nawet teraz. I muszę robić pełnoprawne pompki, bo wszystkie inne już są takie... Dla dzieci. Ja lubię takie stare, klasyczne, tempe metody ćwiczeń. Brzuszki, pompki. Ale jak już się położę się na podłogę i potem muszę się podnieść, to mnie tak, kurde, kolana męczą. Po prostu się czuję jak taki, jak żuk przewrócony, co się nie może unieść sam. Takie mam, proszę państwa, spostrzeżenia. To jest też tak. Wydaje mi się, że sporo rzeczy wiem odnośnie ćwiczeń, ale nigdy nie mam pewności. Mam takie poczucie teraz, że... Jak kogoś można się spytać, to chyba zawsze jest lepiej, nie? Mięśnie brzucha, to jest tak, że są różne powody, dla których się ćwiczy mięśnie brzucha. Większość ludzi dzisiaj ćwiczy mięśnie brzucha po to, żeby mieć widoczny sześciopak. Natomiast ja mam trochę inną motywację. Korpus stabilizują. O! No właśnie, więc po to ja ćwiczę, ja tam nie mam złudzeń. Ja się nigdy nie pozbędę tkanki tłuszczowej do tego stopnia, żeby mi było widać sześciopak. Zależy mi oczywiście na tym, żeby mieć płaski brzuch i prędzej czy później do tego doprowadzę, ale... Ale żeby pokazywać sześciopak, to ja nie mam świra, ja nie zamierzam, kurde, tkanki tłuszczowej poniżej 10% obniżać. Ja lubię moją tkankę tłuszczową. Jest to tylko moja! Ja mam, tak naprawdę, dzisiaj mam dwie rzeczy do przećwiczenia. Brzuch i klatkę. Barki, bicepsy, ramiona, to w ogóle mnie nie spędza mi snu z powiek, bo jestem zadowolony z tego, co mam. Natomiast klatkę mam w fatalnym stanie. I trzeba nad tym popracować. No i brzuch mam, bo mam brzuch po prostu. Jak stoję, to już mam płaski brzuch, ale jak siedzę, no to ja mam nadal mam worek na piwo, nie?
A jeżeli chodzi o nogi, to w ogóle nie mam żadnych problemów. Mam, z jakiegoś powodu mam słabe te kolana, ale mam mięśnie na nogach. Tak jak się waży 125 kg przez parę lat, to zwyczajne chodzenie powoduje, że masz, kurde, i łydki, i mięśnie łód mam takie, że nie jeden by pozazdrościł. Może właśnie dlatego mam problem z kolanami? Właśnie dlaczego? Że ważyłem tyle? Być może, no to pewnie tak, ale problem polega na tym, że jak ważyłem 125 kg, to w ogóle nie miałem żadnych problemów z kolanami. Mogłem się schylać, kucać, skakać. Nic mi nie przeszkadzało. Teraz mi przeszkadza dopiero. Dobra, jeżeli jeszcze mamy o tym rozmawiać na chwilę, to ja mam takie podejrzenie, że na skutek redukcji wagi też trochę straciłem mięśni. I być może z tego wynika, jakby one wyglądają nadal spoko. Wspomniane mięśnie na udach, ale może jest ich mniej. I wszelkie tam zużycie kolan do tej pory było nieodczuwalne. No i tak próbuję to sobie jakoś ugryźć. Że może redukując masę, redukuję też mięśnie. Chociaż staram się cały czas ćwiczyć, żeby tego uniknąć i bardzo ostrożnie się odchudzam, ale... Ale to różnie bywa, nie? Czy mógłbym nagrać odcinek z Mandziem o schudnięciu? Też z Rysławem też muszę nagrać, ale obiecałem sobie i też Rysławowi dałem znać, że odcinek o schudnięciu to ja nagram, jak będę przynajmniej przez rok zadowolony ze swojej wagi. Bo to ja strasznie nie lubię ludzi, którzy schudną, nagrają materiał o chudnięciu i zanim ten materiał wypuszczą, to znowu są grubi. Więc ja chcę uniknąć takiej sytuacji. To nie sztuka schudnąć, sztuka utrzymać tę wagę. Jest taki streamer Ortiz i on zna się na siłowni i mówi, że nie da się robić redukcji nie tracąc masy mięśniowej. No to pewnie ma rację, no. To może ma to sens.